Siema, Bero. Dawno się nie widzieliśmy, no była przerwa między rundami. Wracamy, ale tak sobie pomyślałem, że oglądaliśmy mnóstwo polskiej piłki przy średnim jedzeniu. Cały świat praktycznie odwiedziliśmy, tak. I zawsze to jedzenie, mieliśmy do tego jedzenia jakieś zastrzeżenia, dlatego dzisiaj spotykamy się... Na niejednym kurniku, można powiedzieć, byliśmy, no a tak. Dzisiaj jesteśmy w wyjątkowym miejscu, w wyjątkowym kurniku. No będziemy dzisiaj spożywali niesamowite jedzenie w restauracji Kura Warzyw i będziemy również typować. Będą trzy różne dania. Chociaż obstawiać będziemy przy dobrym jedzeniu. Ja uważam, że nie ma jak typer, który jest najedzony. Wtedy umysł inaczej pracuje. Tak, szare komórki są dotlenione, są dożywione, te białka, aminokwasy działają na mózg, i warzywa i generalnie jesteśmy wtedy gotowi, żeby coś postawić, no i przede wszystkim, żeby te typy były trafne. No tak, a stoliczek już nakryty. No, zobaczcie sami. Takiej szamy nie uświadczycie na żadnym stadionie w Polsce. No, wróciła Ekstraklasa, więc nie mogło być innego wyboru niż trzy spotkania z mojej strony, jeżeli chodzi o rodzimą Bundesligę. Ale zjedz coś najpierw, bo zobacz. Nie ma to jak przed typowaniem coś zjeść dobrego. W kanapce był nowy element mięty. Wraca nasza rodzima Bundesliga, będzie się działo. Wracamy i my i będziemy teraz dobrze jeść i dobrze obstawiać. Arka Gdynia zmierzy się z Krakowią. No cóż, no, sam wiesz, co się dzieje, Wąsie. Krakowia musi zbierać punkty. Każdy punkt jest dużo wart teraz. No teraz pamiętajmy, że każdy punkt to są pieniądze, a w obecnej sytuacji no, trzeba też mieć parę złotych na prawniku. Arka też się boryka ze swoimi problemami, ale wydaje mi się, że to Michał Probierz poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa. Ja wybrałem też jedno ze spotkań 21. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy. Spotkanie no, faworytów, co tu dużo gadać, Legii Warszawa z ŁKS-em Łódź. Przypomnę, że ŁKS... No, teraz okrojony. Okrojony, tak, Ramirez odchodzi do Lecha Poznań. Według mnie będzie wielkim wzmocnieniem ekipy kolejorza. Legia wzmocniona, wzięła Pyrdoła, być może Pyrdoł tam delikatnie w szatni powie: chłopcy, ja tych wszystkich znam, on strzela lewą, on strzela prawą. I tutaj stawiam na pewną wygraną Legii Warszawa. To jest chyba słuszny trop rozumowania, bo patrząc na to, co się dzieje, no wydaje mi się, że kluby z Ekstraklasy, te, które chcą walczyć o mistrza, od pierwszej rundy muszą do tego przystąpić. Tak samo... No, ty mów, a ja będę jadł. Także jeżeli chodzi o to, tutaj w zupełności się z tobą zgadzam. Dalej, gdzie pojedziemy? Ja zaproszę was tym razem do Krakowa, czyli Wisła Kraków zmierzy się z Jagiellonią Białystok. Czy sytuacja Wisły mocno się zmieniła? No, trudno powiedzieć, czy się zmieniła. Ja powiem jedno, na pewno się nie polepszyła i wydaje mi się, że Jagiellonia konsekwentnie przyjedzie, wróci z trzema punktami. Jaga, jeżeli chce się liczyć na koniec w walce o europejskie puchary, no musi tak naprawdę... Te drużyny muszą już od początku, od pierwszego spotkania teraz na wiosnę już grać, zdobywać punkty. Nie ma kalkulowania. Do Jagiellonii przyszedł Horvat, rosły. 1,87 m wzrostu, a z kolei Wisła wypożyczyła z Austrii Wiedeń Izraelczyka, nie tak rosłego, 1,79 m, Izraelczyk, no zobaczymy. Lord, powiem ci jedno, dawno już nie jadłem kebsa, w którym był element mięty, który ma łagodzić obyczaje, ale są też warzywa, które mają wspomagać trawienie, to jest coś dla mnie. Wiesz, że ja mam słaby metabolizm. Są warzywa i są zioła. Tak. Dużo warzyw, dużo przypraw. Z przypraw i z warzyw słynie również Francja, dlatego ja zabieram teraz was w podróż do Ligue 1. Mecz Marsylii z Toulouse'ą. Toulouse'ą, która mnie w tym sezonie jeszcze nie zawiodła, czyli zawsze gram przeciwko nim i oni zawsze przegrywają. Dlatego w tym meczu nie będzie inaczej. Marsylia na drugim miejscu w tabeli, PSG z dużą przewagą. Ekipa z Marsylii u siebie na Stade Vélodrome musi zwyciężyć i według mnie zwycięży wysoko. Toulouse ostatni raz wygrała u siebie w lidze w październiku 2019 roku. Jednak to trochę czasu już minęło, mamy już luty 2020 roku. I myślę, że w tym meczu czerwona latarnia ligę również się sprawdzi i ten mecz przegra. Czyli masz do tego jakiś klucz. Ja z kolei zaproszę was, ciebie, siebie, do Płocka.
gdzie Wisła Płock podejmie, no można powiedzieć, póki co, no, dużą rewelację sezonu, czyli Pogoń Szczecin. Może nie przyjadą jak po swoje, ale na pewno dla mnie są faworytem i jeżeli będzie taka determinacja, jak była na jesieni, no to wrócą z punktami. Można powiedzieć, krótki odcinek do przebiegnięcia. No i moim zdaniem takie kluby jak Legia czy Pogoń Szczecin, no powinny biec na pełnej sile od początku, tej rundy. Na pełnej, po prostu na pełnej. Stadion rośnie, za chwilę będą bardzo fajne trybuny na stadionie w Szczecinie. Muszą pamiętać o jednym, że do ekipy Wisły Płock dokoptował Kilian Sheridan. Według mnie to może być jeden z zawodników, który będzie decydował o tym, co dzieje się w naszej rodzimej lidze, więc będą na pewno musieli na niego uważać, a dla Wisły Płock na pewno duże wzmocnienie, bo oni potrzebowali napastnika, można powiedzieć, jak tlenu. Ostatni kęs, jak na polowaniu i za chwilę ostatni mój typ, będzie to mecz niemieckiej Bundesligi, no bo w końcu Pio Pio dołączył do Niemiec. Smacznego. I myślę, że Hertha, drużyna taka środka tabeli, zmierzy się z ekipą Mainz, czyli drużyną, która jest pierwszą nadkreską, jeśli chodzi o niemiecką Bundesligę. Drużyna, która gra niesamowicie nierówno w tym sezonie, potrafi przegrać 1-6, 0-8 z faworytami, potrafi wygrać 5-1 w tym sezonie, więc oni grają w kratkę. Jeśli chodzi o ekipę Herty, no grali teraz w pucharze i wszyscy widzieliśmy po dogrywce, przegrali niestety Schalke. Czyli tak zwaną szkocką kratkę. Tak, ale jeśli chodzi o piątka, w pierwszym meczu 20 kilka minut, tutaj w kolejnym już bramka, liczę, że teraz wyjdzie w podstawowym składzie. Wiadomo, że on dopiero poznaje drużynę, poznaje taktykę, widzi, co się dzieje w szatni, kto z kim się kuma, kto się z kim nie lubi i tak dalej. No, poznaje tą drużynę. Jurgen Klinsmann wierzy w niego, będzie na niego stawiał i ja wierzę, że Pio wydźwignie Hertę do wyższych pozycji w tabeli i będzie sukcesywnie zdobywał bramki w Bundeslidze. Mój typ to jest jedyneczka, stawiam na Hertę Berlin. Uważam, że wygra z ekipą Mainz w ten weekend. Po angielsku to by było coś delicious. Powiem tak, sos z mango. Hit. Absolutny. Bardzo fajne są połączenia, czyli wsadzamy do mięsa też element właśnie mięty, element... Znaczy to akurat było, tak, ale tutaj była ta mięta tutaj w surówce na talerzu, tak. A tutaj była w środku. U mnie to samo i bardzo fajnie to się komponuje. Bardzo fajnie komponuje. Mi bardzo smakowało, Lord, nie wiem jak to było. Mi dalej smakuje. Ty mógłbyś po prostu być taką żywą reklamą, byś tutaj tylko siedział, jadł i tylko... Aż ma spakuje panu? Tak, tak, ale jeszcze dwa poproszę. Jesteśmy zadowoleni, jesteśmy pełni nadziei, pełni energii, bo zjedliśmy super jedzenie, a teraz czekamy na to, co zrobią piłkarze. Ja tam czekam na ekstraklasę. Good luck and good night, chciałem powiedzieć. Cheers!